długo trenujesz w Niemanowskim klubie karate? Na ten moment już 10 rok. I powiedz mi, jak ta przygoda się rozpoczęła? Ojejku, to było tak dawno, ale z tego co pamiętam, to tata bardzo chciał, żebym zaczął trenować i dzięki niemu właśnie jestem w tym miejscu, w którym właśnie jestem. Jak twoja przygoda zaczęła się z karate? No dobrze. Pierwszy raz mama mnie zaprowadziła na karate. No i było dobrze. Zapisałem się tak po prostu, żeby spróbować. Jak zaczęła się przygoda z Limanowskim klubem karate? Moja przygoda się znalazła w taki sposób, że przeprowadziłem syna najmłodszego, znaczy nie najmłodszego, bo to był trzeci z kolei. Miał 6 lat, zaczął trenować, no i widziałem, że on fajnie trenuje, to dlaczego nie ja tak samo. Zacząłem tak z nim trenować do tego czasu. Wiemy, że choroba też nie przeszkodziła w dalszym trenowaniu. Czy ciężko jest zdawać z pasa na pas i pchnąć się do góry? No nie jest lekko, jest wiele wyrzeczeń, bo tak w moim przypadku wiek robi swoje. Miałem przerwę tak samo dość dużą, raz, że byłem tak samo chory na zawał, ale sobie pomyślałem, no dlaczego nie spróbować. No i jakoś się udało i jest okej. Okay. Czego nauczyło karate przez te lata? Pokory, takiej spokoju, takie wyciszenia się najbardziej człowieka. Jak masz na imię? Lena. Długo trenujesz w Limanowskim klubie? 2,5 roku. Jak twoja przygoda zaczęła się? Mama mnie przyprowadziła. Jak masz na imię? Antek. Ile trenujesz w Limanowskim klubie? 2,5 roku. Jak twoja przygoda zaczęła się? Dobrze. A kto cię przyprowadził tutaj? Tata. Jak po egzaminach? Dobrze. Nieźle. Ciężko było zdać? Tak, ciężko. Co trzeba było wykonać? Różne techniki, bloki, kopy takie z nogi, ręce takie techniki. Czy długo się przygotowywałaś? Tak, długo. No gdzieś 3 tygodnie, 3 miesiące. Ile osób przystąpiło do egzaminu? Egzamin odbywają się 2 razy w roku, przed feriami, styczeń oraz na zakończenie roku szkolnego, czyli czerwiec. Obecnie w tym egzaminie uczestniczyło 124 osoby dokładnie. Nie wszyscy byli dopuszczeni. Ci, którzy spełnili oczekiwania i wymogi, które są na pewne stopnie, to byli dopuszczeni. Czy tak naprawdę te egzaminy odbywają się tylko w klubie, czy na te wyższe pasy trzeba zdawać poza klubem? Na wyższe stopnie tutaj każde organizacje, każde kluby mają swoje egzaminy. Mówimy o egzaminach szkoleniowych Q, to odbywa się w klubach, na stopnie mistrzowskie na obozach międzynarodowych, gdzie przyjeżdża Komisja Europejska i nie tylko. My mamy możliwość jako Branchifowie i Konakamura egzaminowania na stopnie mistrzowskie, tylko muszą naprawdę być dobrze przygotowani i znając techniki. Czy wszyscy te egzaminy zdali pozytywnie? Nie wszyscy, niektórzy mają poprawkę. Mają akurat, poprawka będzie w czerwcu egzaminu. Mają, to my zaliczamy te egzaminy jako wewnętrzne egzaminy i wówczas jak są jakieś błędy korygowane, mają okres jeszcze poprawkowy do kolejnego egzaminu. Czy możemy zdradzić rąbek tajemnicy, jeżeli chodzi o turniej, który przygotowuje się w Limanowej? O tak, to jest będzie wydarzenie naprawdę do święto karate Kyokushinkai, prawdziwe Kyokushinkai, karate na ziemi limanowskiej. To jest Polish Iko Nakamura, Puchar Polski Otwarty, tu już na wiosnę. To tyle, dawka informacji jest dozowana z uwagi na to, że dogrywamy terminy sponsorów, pucharów i jeszcze dogrywamy różne sprawy typu patronat medialny oraz ekipa, która będzie obsługiwała to. Mamy już speakera, tak powiem, bo nie mogę się wysłowić, który będzie prowadził to na wysokim poziomie. Wiemy też, że goście mają przyjechać nie tylko z Polski, ale z zagranicy. Skąd między innymi są przewidziani? O tak, skupiliśmy się na organizacji tu w Polsce, ogólnopolskim tureniu, ale informacje dochodzą do nas, jak poszła informacja, że robimy różne z Europy, nawet ze Stanów na zaprzyjaźniony klub Sensei Branchivi, Konakamura, Marko Ciryski zamierza przylecieć, ale czy tak dokładnie przylecą, to my nie wiemy. Chociaż chcielibyśmy się skupić nie na międzynarodowym tureniu, to jest przyszłościowe, ale na pewno będzie kilka Branchifów z państw zaprzyjaźnionych, którzy nas odwiedzą, bo bardzo chcą być u nas. Czy to jest pierwsza taka impreza, która zostanie zorganizowana przez Limanowski klub? Robiliśmy wiele turniejów, ale to będzie jednak z najwyższym
pułapie poziomie, tym bardziej, że będą bardzo cenne nagrody, puchary, a raz będą nagrody finansowe, co się to rzadko spotyka. Jeżeli chodzi o jakieś ciekawostki klubu, ile lat mieli zawodnicy, czy z roku na rok tych zawodników przybywa, czy ubywa? No, można powiedzieć, że trend jest... Można powiedzieć, że po prostu z egzaminu na egzamin tych ćwiczących i trenujących nam przybywa. Teraz na egzaminie mieliśmy 124 osoby. W czerwcu to było około 100 osób, także jest no, duża różnica. Najmłodszy zawodnik, który przystąpił do egzaminu, miał 4 lata. Najstarszy, senpai Mieczysław, który zdawał na jeden z najwyższych stopni, na brązowy pas, ma 54 lata. Jeszcze taką ciekawostką jest to, że na brązowy pas zdawał Kacper Sukiennik, który ma w dniu egzaminu ma skończone 18 lat i prawie wyrównał rekord Mateusza Połeckiego, który rok temu zdawał również na brązowy pas, tylko że rok wcześniej, bo miał wtedy 17 lat.